Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z FIFA 17 Ultimate Team. Ale to nie będzie ligówka, ponieważ jesteśmy w ósmej lidze. A takie pytanie, czy dalibyście radę, nie wiem, zbudować mi skład Bundesligi? No, chciałbym nim pograć, może bym nawet spróbował składem z Bundesligi wejść do mistrzostwa FUT. No przydałoby się, bo kurde, Calcio nie działa, bo nie mogę, bo się nie da. Premier League niby jest zabójcza, ale daje się w dupę, dosłownie. A zostaje jeszcze La Liga Santander. Zaraz wam powiem, co tu jeszcze jest, co oni tutaj wymagają. Zaraz wam powiem. Premier League, La Liga Santander, Bundesliga i Ligue 1. A Ligę jakoś za bardzo nie chcę grać teraz, więc najlepszy byłaby Bundesliga, ewentualnie ta La Liga Santander. Więc no, wolałbym Bundesligę, a jakąś tanią i skuteczną, a nie kurde, wydam 50 tysięcy albo nawet 100, jakbym miał tyle i co, i gówno będzie grało. Dobrze. Znowu gadałem z paroma widzami i chcieli drafta. Więc będzie draft, ale to draft będzie pod tytułem Premier League. Tak, zaryzykuję. Zaryzykuję bardzo dużo. Tylko po to, ja robię drafty dla zabawy. Nie wiem, ile tych draftów jeszcze zrobię, ale one są dla zabawy. Owszem, trzeba wygrywać, bo chyba jednak logiczne trochę. Więc jedziemy drafta. Ale on ostatnio nie ma najlepszych wyników, chociaż Leicester też nie ma najlepszych wyników, ale i tak Manchester leży lepiej, bo może wyjść na wyższe miejsce. No to weźmiemy sobie 4-5-1 ofensywnie na Jose Mourinho. Ale bierzemy piłkarzy z Premier League i od razu co bierzemy, to oczywiście Alexisa Sancheza z Premier League. Coman, Oscar, ale z Premier League. No i nie mam Premier League. I kurde, jest problem. Jest tu dosyć duży problem. Tylko teraz tak, może tak, żeby go połączyć z jakimś czyliczyłkiem. No nie będzie nam to wesoło, bo nie ma. A wziąłbym Cristiano Ronaldo, szczerze mówiąc, tych wszystkich. Teraz pomyślmy. Weźmiemy sobie Cristiano Ronaldo w takim razie. Używał go, to nie jest Premier League. João Mario. O, jest ten Wilfried Bony. Tak, czy ona będzie tu pasowała? Ja chciałbym tempo. Perez. Premier League. O Boże, Cavani, nie, to ciebie nie będę używał, nie. Mertens, cholera, co za bestia. O, i mamy tak, Shakiriego albo Kleina. Nani, znowu powtarzają się, no i nie mam co teraz wybrać. Ojeju, Nani, Mertens. Tylko że jak będę mniej teraz trafiał z Premier League, to będzie katorga. Handrewa, Honda. Mertens. To tempo mnie przekonuje, ale jest jeszcze Nani. Mamy od podstawowego składu i to jest Premier League. O, mamy Iwanowicza albo Feguliego. O, Batshuayi. I Batshuayi, wybieramy go, prawda? Następny z Premier League. O, albo jest Kazri. Fellaini z Premier League. O, Santi Cazorla. Boże, Andre Payet. Dimitri Payet. De Bruyne, Jezu. Z Premier League. Bellerin. Następny z Premier League. To jest Gary Cahill z Premier League. Ojeju. A masakra, tragedia. Król był w Premier League, pamiętam. Więc weźmiemy sobie króla, cnika, z Premier League. O, pięknie wywaliło. Eriksen, rzecz jasna. Szatow, Carrasco, Konoplianka. O, mamy Martiala, będziemy zastanawiać.
Może coś. O, Lalana znowu się pojawił. Z Premier League. O, jest mamy Sissoko. Zwyczajny. Z Premier League. Mamy tak. Huddlestone'a. Z Premier League. O, jest Kieran Gibbs. Z Premier League. I nie mamy nikogo. I teraz trzeba kogoś wybrać, żebym go mógł po prostu wywalić. A weźmy sobie. Weźmy sobie Munira. Tego. O, Alderweireld w informie, proszę bardzo. Premier League mi wyjdzie. Tylko żeby mi dali następnego. No i co by tu wziąć? Jakiegoś kurde Lalusia najlepiej. Albo z największą obroną. A weźmy sobie Wezo. Premier League to wyjdzie mi to idealnie. Oj, oj, oj. Nie tak to chciałem zobaczyć, ale nie będę robił drugi raz drafta, bo to nie ma sensu. Teraz patrzeć na połączenie i wyjdzie to 182 naturalnie. A weźmy sobie z największym overallem menedżera z Premier League. Do Anglika, ale kurde, wywaliło nam słabym menedżerem. Ale mamy draft 182 i to mi się po to 183 jeszcze lepiej. Proszę bardzo. Dobrze. Wyszło nam 17 zawodników Premier League, więc fajnie, że wyszedł mój cel założony, ale bramkarza nie mam dostosowanego do Premier League. I teraz jest kapowa sytuacja. Bardzo. Jakie on ma tu statystyki? O, 193 cm, a tamten nie ma. 193 cm, ale jest młody, kurde. 99 rocznik, kurde. Ale nie przekonuje. W ogóle. No cóż, będziemy musieli sobie poradzić z takim goalkeeperem, ale jaką mamy obronę. Szybciutko jest. Dobra. Teraz tak, Batshuayi. Mamy dwóch napastników. Mamy skrzydłowego, środkowego pomocnika ofensywnego, o którym już grałem na poprzednim drafcie, Kleina. Huddlestone'a i Oscara. Ich nie mogę używać, aczkolwiek nie są z Premier League, dlatego nie będą używani, ale będą sobie na ławce. Ale mamy napadzior. Pierwsza klasa. Dobra, jedziemy. Pary. Dobra. Co on tu ma? Bundesliga z Premier League? I La Liga Santander? No ale coś mu... Kurde, Aubameyang. Będzie bolało. Jeszcze jest Coman. Cholera. I Alcantara. O, jest Piszczu, którym grałem w ostatnim dra... O, jest jeszcze Laurent Kościenny. Ofensywny. Lol, myślałem, że to będzie samobój. Coś ty Kieran zrobił. O, Neymara już puścił na dzień dobry. Żeby mnie dupa bolała przy okazji. Że koleś będzie lepszy, bo teraz ma Neymara. O, dobrze. Sztuczek. Aha. Poprzeczka, ja pierdzielę. Przecież ja tu staję w ciry. Nie, ja mu nie przerywę. Ja chcę zobaczyć to. Ja nie mogę, poprzeczka. Z takiej odległości. Aż wchodzę w panikę. Nie. Teraz może błędu nie popełnić. No i właśnie nie popełnił. Dostajemy w dupsko. I to mi się nie podoba. Że ja tu się męczę. Nie no, serio, przez nogi. Nic nie będzie się działo, nic się nie zmieni, będzie gorzej. Masakra, nie. Już pierwszego drafta mamy przegrać. Dobra. Nie no, on sobie mnie tu jedzie, kurde. Na chillaucie. Bo ma Neymara. Dobra, podanie do Eriksena. No nie, Sanchez, w kogo ty strzelasz? No i znowu? O, przynajmniej teraz obronił. Ale mógł wcześniej bronić. Znacznie wcześniej. No nie, no jeżeli mamy przegrać tak drafta. Jeżeli tak mamy przegrać drafta. No to proszę bardzo. Bo ja się nie będę denerwował. Bo to jest knockout. Teraz to jest knockout. W wykonaniu mojego przeciwnika.
To jest knockout. Dobra. Player in. On tu może jeszcze wykonać jakieś dośrodkowanie. Owe. A ten znowu sobie przejdzie do... Aha, dobrze, fajnie. I nawet nie rozgrzałem dobrze, ja już przegrywam tego drafta. A ja co? Skład z Premier League i nic nie robię. No właśnie, bo bramkarza nie mam tego. No i teraz Coman. Szczerze mówiąc, bardzo zajebisty skład, ale przeciwnik teraz taki narwany, dosłownie narwany przeciwnik, że ja nic już nie zrobię. Jestem na szarej linii. Teraz to będę tylko w dupę dostawał. Takim składem. Nie, no pan... A mi nawet nie dał zagrać dobrze. Już pierwszy mecz dostajemy. Taki... Chcę klnąć, bo jestem zły. Jestem teraz wręcz... No. Panie... No ten Neymar. Oj. Debilu ty! Kurwa, grać nie umiesz jeszcze. O, i dobrze ci tak! Baranic Svenu. Wypierdalaj. O, już inaczej nie mogłem powiedzieć. Dobrze. Co z tego, że gramy w 10, a on jeszcze ma Aubameyanga i Neymara. Neymara, nie Neuera. Tylko Neymara. No i co z tego? Co z tego dośrodkowania? My mamy 20 minut. On teraz dostał czerwoną kartkę. I on tam polewa ze mnie, że wygrywa w 10. To jest wstyd. Kur. Nie chcę już więcej klnąć. O, dobrze, wybudować Premier League, a jak umiecie grać lepiej ode mnie, a strzela już sobie. 4-0 w dupę. No, Neymar Junior, bo ty kurwo miałeś Neymara. No i wiem, rage'uję, ale nie dlatego rage'uję, że nie umiem grać. Po prostu, dlaczego musiałem dostać tak podtopornego przeciwnika? Który sobie po prostu jedzie mnie na ekstra chillaucie. Dobra, może chociaż jakaś honorówka. Sanchez! A. Już nie chcę się denerwować wcale, bo to już jest przegrana. Co ja zawsze się będę denerwował? No ale... To taki pojazd jest. Ja dostaję w dupę szpilkami. Właśnie tak ja to czuję. Że dostaję w dupę szpilkami. Sanchez. Do Martiala. A, dobra. My nic z nim w ogóle nie zaatakowaliśmy. Może chociaż honorówka, Lalana. Nie, nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę totalnie. Jeżeli nasz jedyny atak to był atak Lalany na poprzeczkę, to dziękuję bardzo, ale więcej takiego składu nie buduję. Najgorszy skład ever, czyli Barclays, czyli Premier League 183 draft. Bramkarza miałem zrąbanego, ale co z tego, bo i tak bym to przegrał. Nawet jakbym miał bramkarza z Premier League, i tak bym to przegrał. Na pewno. Nie, ja w to nie wierzę. Wy też w to nie możecie uwierzyć, ale przerąbałem drafta. Oceny. Przy okazji, da się jakoś zapisać? O, ale skopiujemy sobie skład przeciwnika, który miał właśnie taki. I takim składem nie pojechał. A na pewno był droższy. Tak, bo miał Neymara w składzie. Pozdro. Nie będę nawet kopiował. Nie warty ten skład. Nie warty ten draft. Ale ja się nie denerwuję, bo chciałem pobawić się. Teraz trzeba odebrać marną nagrodę. O, dwie złote paczki, czyli 10 tysięcy. No dobrze, dobre i to, ale mamy jeszcze jedną taką paczkę premium. To sobie otworzymy najpierw złote, najpierw te. Po 5 kafli. W tym dostajemy dno. Świetnie.
W ogóle mi się ten draft nie zwróci. To jestem tego pewny. Zobaczymy tylko. A może jednak. Czyli wypierdzielaj mi stąd, może się sprzedasz. Teraz spróbujmy, żeby taki draft nam się zwrócił w ogóle. Z ligi rosyjskiej. Nie wierzę, ja w to nie wierzę, że tak dostałem w dupę. O, tu kolejny, kurde, drogi. Patrzcie. Wystawiamy, no kurde, kasa się musi zgadzać. Teraz mamy bie, czyli 4 na 4 gwiazdki z ligi. To jest liga bodajże. Ta liga szwajcarska. Dobra, zobaczymy ile ty jesteś warty. Bo można cię wystawić w sumie. Ale jak mi się nie sprzedasz, no to nie wiem, albo quick sell czy najszybciej. Nie no. Idź pan na sprzedaż. Na paczka, która pewnie będzie kolejnym dnem. Adrian, jakiś kurde ziomek. Oj, kolejny z ligi rosyjskiej. Ale co my tu mamy? Kartę snajpera. O! A tą kartę bym sobie zachował, jeżeli nie będzie nic warta. Jeżeli nic nie będzie warta, to sobie zachowam tą kartę i się może przydać nawet. Za 300, no to szczerze mówiąc, to tak za bardzo mi się nie widzi wystawić kartę za 300. Ale to zaraz zobaczymy. Co my tu mamy? Koszul. O, z Hiszpanii. O, te mogą być warte. Chyba. Chociaż widać, że są warte stroje z Hiszpanii, ale chętnie bym je przetestował. O proszę. A że mam chęć je przetestować za, no za te szczerze mówiąc. Zobaczymy jak będzie to wyglądało w koszuleczkach Hiszpanii. Dobra, teraz tak, Adrian. Czy ty coś jesteś wart? 350. Można cię wystawić, no. Żaden kłopot. Właściwie i tak nie pożałuję. Ej, ja nie chciałem tego. Kurde. Dobra, teraz tak. Wonderson. Ile ty jesteś warty? Też 350. Tak wyjdziesz. No to Quixel. Znaczy Quixel. Wystawimy cię. Ale ty na pewno będziesz warty Quixela. I nie dam. Nie dam głowy, że będziesz warty Quixela. Ale my cię nie sprzedamy, bo wykorzystam cię do srebrnego wyzwania, które jest powtarzalne. Srebrna paczka zawodników. Może to coś lepszego. O! W srebrnej paczce! Wy jesteście jacyś chorzy! W srebrnej paczce dostałem złotego zawodnika! Nie wierzę. Który pewnie nic nie jest wart, tak naprawdę, nawet uwagi. Ja nie mogę. Batsztuber z Bayernu dostaliśmy, który nic nie jest wart. O Boże, nie. No, jej, wy jesteście naprawdę pro. Mogę się tylko z was śmiać. Nie wierzę. W srebrnej paczce złoty zawodnik, ale co z tego, bo nam się nie zwróci. Sole. Ale możemy go wysłać do klubu. Może się kiedyś przydać. Teraz. I może tu coś się przynajmniej trafi godnego. Nie. Bruno jakiś. W ogóle nam się paczka nie zwróciła. O, ale mamy Lanciniego z Premier League. Oj, tutaj może być dobry. Miałem mieć Lanciniego. No i w sumie mam. Do Premier League się może przydać, ale ja bym wolał zbudować Bundesligę. I on tutaj jest warty. No kurde, mało. Ja sobie go weźmiemy. Teraz jeszcze jest Bruno, który pewnie nie jest warty, a jak już coś warty, to przynajmniej tego Quixela rozsądnego. Więc no ja myślę, że to jest Quixel definitywny. To jest Quixel. Chociaż ile ty masz wzrostu? 185. Nie, to jest Quixel, panie. Twoje tempo jest przerażające.
Na razie żadnej korzyści. Przerąbaliśmy drafta. Mówiąc dosłownie. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Myślę, że docenicie tego krótkiego drafta. Szkoda, że tak oberwałem. No ale co ja poradzę? Dostałem w ciry. Trzymajcie się, na razie. Do następnego draftu. No za tydzień, bo nie będę robił ciągle tych draftów. Trzymajcie się, yo.